250 tysięcy dolarów to kwota, za którą uda się odrestaurować część żydowskich cmentarzy w Cieszynie. Na terenie dwóch Kirkutów znajduje się ponad 3 tysiące nagrobków. Hojnym darczyńcą okazał się Richard Pipes, amerykański historyk, były doradca prezydenta Reagana. Naukowiec uwzględnił cmentarze w swoim testamencie. Do Cieszyna trafi 5% jego majątku. Pipes był profesorem Uniwersytetu Harvarda. Urodził się w Cieszynie w 1923 roku. Fatima Orlińska. Władze miasta poinformował syn Richarda Pipesa. W swoim testamencie jego rodzice zapisali Cieszynowi 5% swojego majątku z przeznaczeniem na zadbanie o żydowskie cmentarze. W przeliczeniu na złotówki może być to nawet ponad 1 000 000 złotych. O tym, kiedy będą mogły ruszyć pierwsze prace i na co dokładnie pieniądze zostaną przeznaczone, miasto zadecyduje wspólnie z gminą wyznaniową żydowską w Bielsku Białej. Myślę, że będziemy nad tym jeszcze dyskutować, przygotujemy taką wstępną wycenę. Na pewno to nie będą środki wystarczające do tego, żeby zabezpieczyć ten teren i żeby odbudować choćby ten budynek, który tam niszczeje w tym miejscu, ale myślę, że pozwoli nam to na pewno na zachowanie w części przynajmniej tych nagrobków, które ulegają destrukcji z biegiem czasu. A jest to miejsce, które często odwiedzają nasi turyści, też wędrując, mimo że nie jest to samo centrum Cieszyna. Darowizna przekazana w spadku Cieszynowi przez małżeństwo Pipesów świadczy o tym, że urodzony w mieście nad Olzą historyk do końca pamiętał o miejscu, z którego pochodził. W 1994 roku nadano mu tytuł honorowego obywatela Cieszyna. Jego rodzina słynęła z fabryki czekolady. Był doradcą Rady Bezpieczeństwa Narodowego za rządów prezydenta Ronalda Reagana. Ostatni raz odwiedził rodzime miasto w 2014 roku, 4 lata przed śmiercią. Takie głupstwo pamiętam, że matka mi dała piękny taki sandwich z ogórkami. Ja wyszłem na ulicę przy naszym domu, na Michejdy 2 i te ogórki mi spadły. Ja zacząłem beczyć. Pamiętam, że poszłem z kolegami do sklepu z czekoladą i kupiłem im wszystkim czekoladki. Powiedziałem, kiedy sprawdziłem, chciałem zapłacić, żebym zapłacił, powiedziałem, ojciec zapłaci, tatoś zapłaci. Rodzice mi powiedzieli, ja tego nie pamiętam, że kiedy byli w jakiejś kawiarni, ja chodziłem, znudziło mi się siedzieć, zachodziłem po różnych tak stołach i ktoś mi się zapytał po niemiecku, wer bist du, kim ty jesteś? Ja powiedziałem, ein Jude, Żyd. Pod koniec lipca tego roku zmarła żona Richarda Pipesa, po śmierci której rodzina odczytała pozostawiony przez małżonków testament. To tam odnaleziono zapis, że Cieszyn otrzyma 5% ich majątku. Według władz miasta w pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć teren cmentarzy żydowskich, tak by nie padały ofiarą wandalizmu.